dzisiejszym odcinku troszeczkę przesadziliśmy. Dobra, my wracamy na nasze stanowisko. Bo nie dość, że zbudowaliśmy czołg, którym wyjechaliśmy na ulicę Warszawy, to dodatkowo sprawdziliśmy, czy da się nim driftować. Nigdy tego nie robiłem, widzowie. Ej, mega mi się podoba taka zajaweczka. Oprócz tego zagraliśmy w paintball, podczas którego Maciek prawie stracił wzrok. Dostał w kas! Dostał w kas! Ale niestety to wszystko zakończyło się zatrzymaniem przez służby specjalne. Nie ruszaj się, chłop! Lecę do głowy! Jak do tego doszło, zobaczcie sami. Uważaj na nogę. Lecę do tyłu! Zanim jednak przejdziemy dalej, przypominam wam o tym, że nadal duża część osób oglądających moje filmy nie subskrybuje tego kanału. Dlatego jest to najlepszy moment, żeby to zmienić, ponieważ przed nami coraz więcej ciekawych projektów i uwierzcie, że nie chcecie ominąć żadnego odcinka z tej serii. A jeżeli chodzi o krok pierwszy, no to trzeba skupić się na tym, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Dlatego musimy nasz projekt pomalować. I tutaj padł wybór na różowy kolor. Taki właśnie myślę, że fluorescencyjny będzie spoko. Bo też są inne kolorki. O, na przykład takie. Ale jako, że jest to projekt nietypowy, no to wszystko musi fajnie wyglądać, ładnie się prezentować i musi się rzucać w oczy. Myślę, że spokojnie taki różowy za 35 zł możemy kupić. Myślę, że nie trzeba szaleć i kupować sprayu za ponad 50 zł. Tylko jeszcze nie wiem, jaka to będzie ilość. Myślę, że 3 sztuki spokojnie starczą, bo kiedyś robiliśmy też taki projekt u Maćka, tylko troszeczkę wtedy inaczej to wyglądało. Był też mniejszy samochód, a ogólnie powinniśmy tutaj utrzymać kolory bardziej w takim stylu, w takim zielonym, ciemnym zielonym, ale żeby to wszystko fajnie wyglądało, rzucało się w oczy, to myślę, że róż będzie idealny. Siema! Nie odbiera, śpi. Witaj, drogi użytkowniku. Dzień dobry. Witam. Mogę fotę syknąć? No. Musimy iść na jakieś drugie albo trzecie piętro, bo tam jest chyba miejscówka. Na drugim albo trzecim piętrze. Maciek! 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 Ty dawaj do niego zadzwoń. No, Kuba, co tam? Gdzie ty? No jak to w domu, tutaj na no. A my tu... na parkingu. My na parkingu. A, na którym parkingu? No, tym takim jak w GTA. No. Takim piętrowym. A, dobra, to chodźcie na czwarte piętro. Na piętro, czwarte piętro, to ja biorę rurę i do was idę. Dobra, pa. Dobra. Ty, ale po co mu rura? Skąd on ma tą rurę w ogóle? Ja nie wiem, on to zaskakuje mnie z każdym dniem coraz bardziej, widzowie. Z nim obiecuję wam, że nie da się nudzić. Co prawda nie mówiłem tego jeszcze, ale pewnie już się domyślacie, że drugim krokiem na dziś jest przebudowanie auta Maćka, jakim jest Suzuki Vitara X90, pojazd do zadań specjalnych. I myślę, że to auto jest już wam dobrze znane, bo chyba w każdy możliwy sposób je już testowaliśmy, ale jeszcze jako czołg go nie widzieliście i w tym celu właśnie wykorzystamy materiały zakupione dzisiaj oraz to, co zostało z poprzednich projektów. Także mam nadzieję, że nam się uda, bo pojawia się jedno ważne pytanie. Czy z naszymi umiejętnościami, które są może niewielkie, czy to wszystko będzie działało i czy spełni swoje zadanie? Nie wiem, choć się domyślam. Wiesz co? Szkoda, że on jest taki brudny. Widzisz mnie? Widzę cię. Chyba widzisz mnie? Ty budowałeś kiedyś czołg w ogóle? A co? No bo wydaje mi się, że nie. Bo my już robiliśmy czołg z Sojaka i trochę inaczej to robiliśmy. Bo patrz, jak będziemy tu i przyłapiemy dookoła silver tape'em, to lufa będzie idealnie tak jak w czołgach. Stoi, nie opada, jak dobra pizza. Ja chciałem, żeby było tak, wiesz, jak motokoty robią na poważnie. A na razie to nie wiem, czy będzie w ogóle się trzymało. To na poważnie robimy. A wiesz, że w czołgu to lufa się rusza na boki, nie? Ale wiesz, że to jest czołg. A nasza się nie rusza. Ale wiesz, że to jest czołg. Nie rusza. U nas nie musiał się cały pojazd ruszyć. Więcej jeszcze tam. Weź więcej. Więcej weź. Dobra, ale puśćcie, zaraz będzie się. Ale jak będziemy jechali szybko, a czołgi jeżdżą szybko, w miarę stosunkowo, to żeby nam nie urwało rury. Bo jak tu będzie wpadało powietrze i wypadało tam z tyłu, to będzie tak aerodynamicznie. Mamy już rurę zamocowaną. Teraz bierzemy się za malowanie kartonów. Jak widzicie, nie mamy ich za dużo, ale to nie problem, bo w razie czego pójdziemy poszukać więcej kartonów na śmietniku. I tutaj już nasz jeden majster maluje. Ty, ale zamaluj tak, żeby nie było widać tych odkurzaczy. Noż, ej, mamy tylko 3 puszki. Nie da się. To musimy tak malować. Zamaluj tak, żeby nie było odkurzaczy. Ej, mamy 3 puszki. No bo moim zdaniem to jest bez sensu strony malować.
No ale szczególnie, że wszystkie kartony są takie. Kartonowe, no. Malujemy na tej stronie kartonowej, no. Dobra, to już dobra. Nie tego majstra wzięliśmy, co trzeba do roboty. Bierzemy wszystko, co jest papierowe. Co się może przydać. Dobra. Ej, ten jest jakiś podziurawiony. O, to jest jakiś ciężki. Ej, dobra, ten jest też git. Możesz. Dobra, no wystarczy. Zresztą tego przyjdziemy po więcej. Dobra, biorę te największe. Jakie to są wielkie kartony. No i teraz możesz się wykazać swoją zdolnością artystyczną. Ty, my tu jak takie cygany jesteśmy. Ale my tu będziemy malować tylko. I co z tego ziomkiem malować? Minutka, dwie i nas nie ma. No. A możemy do pana tam wbić? Nie. No to musimy tutaj postawić, no. A ja tu zaznaczyłem pachołkami, proszę pana, dobrze jest, chłopaki dobrze robią. Ej, zdjęcie pan robi, odsuńcie się. Dobrze. Mogliśmy kupić wałek. Ej, weź nagraj pana. I farbę. Żeby był jeden jeden. Byłoby szybciej. Sprawniej. I taniej. Wiesz, ile ten spray kosztował? Ile? Dużo. Hm? Ile dałeś, serio? No dużo. A w ogóle ja tak się zastanawiam, dlaczego my to na różowo robimy? Bo to w sumie ty wymyśliłeś różowy. A, no bo uznałem, że będzie śmiesznie. Że będzie taki rzucający się w oczy. No jak w jakiejś grze wideo, wiesz, jak ten, jak tańczą. No dobra, może być różowy. Ej, ale patrz, one mega ładnie wyglądają. Co? Jak to zaczyna wysychać, to ładnie wygląda, patrz. Mega fajnie to wygląda. No tak. Sztuka numer 3, gotowa. Jak tam panu Dzionek mija? Nie mów, tylko rób swoje i liczbę. Ja jestem królem tego miasta. Spokojnie, proszę pana. Ale to jest sekundę, zadzwonię, ja to potem mam. No dobra, no niech pan zadzwoni, no. Pan nawet po moją mamę zadzwoni. Ale po co pan? Ale po co panu i nam problemy? Ale pan zadzwoni, my pójdziemy i to to będzie. To. Za niepotrzebne wzywanie. I potem pana wyśmiejemy. A my sobie pójdziemy dawać czołg dalej. Kukurydza w dzień upalny wzmacnia popęd seksualny. Moja babcia utonęła, zjadła kolbę, wypłynęła. Dobra, już skończyły wszystkie spraye. Amunicję. Mamy tego trochę w sumie teraz, jak tak patrzę. Sporo tego jest. Ale na całe autko chyba nie starczy. No, oj. Bagażnik, kurna. Mam cały różowy palec. Mam dobry pomysł. Ale mam taki pomysł, że to jest rozwalone. Aktualizacja, widzowie. Mamy pomalowane kartony na różowo, czyli idealny kolor czołgu. I idziemy teraz na górę z powrotem. Kratkę mamy. Tam, gdzie się widzieliśmy. Tak, my nie, bo my na tej kratce właśnie niesiemy to takie nosze, no. I idziemy zamontować kartony do Suzuki. Tylko jeszcze nie wiemy, które, gdzie i jak. Ale coś zaraz się wykmieni. To wszystko na spontanie, na freestylu. To będzie dziura na klamkę, żebyś mógł sobie drzwi otworzyć w tym swoim bolidzie. Patrz, jak ładnie wycięte. Patrz, nawet nie mierzyłem. Kurde, dobra. Wyżej musisz to. To wygląda jak... by ktoś próbował robić czołg, a tu nie wyszło. Co ty robisz? Maciek chciał, żeby... Nie, no nie rób takiego gówna. Maciek chciał, żeby to przykleić. Nie, no jak to wygląda? Weź to zdejmij. Jak gówno. No jak gówno, zdejmuj to. Teraz? Tak. Tutaj nóż. Dobra, to trzeba też wyciąć z tego kartonu. Otwórz drzwi. Czekaj, oj, poczekaj. Dobra, zamknij jednak. To obcinamy. Oj. To już nie jest takie estetyczne, jak mi się wydawało, że będzie. Ja pierdzielę. Ej, ale nie, właśnie patrz, będzie to kwalowało dziwnie. Poczekaj, dobrze jest, to tak ma być. To ma swój urok, tak. No ten karton jest trochę niewymiarowy. Dobra, najpierw zróbmy tą jedną stronę. Masz taśmę w domu? Poszukam. O, bo już mnie nie ma. Bo nie mamy już. Siemanko widzowie, witam w mojej kuchni. Teraz bierzemy się za pomalowanie już tak bardziej szczegółowo auta pędzelkiem i farbami, żeby ładnie domalować wszystkie takie elementy, które nie są dokończone, ale powiem wam, że ten róż mega fajnie siadł, jak zaczął wysychać na tych kartonach i specjalnie stoję przodem do auta, żeby wam nie pokazywać efektu takiego połowicznego, ale jak pomieszamy te kolorki i domalujemy wszystko do końca, to myślę, że będzie bardzo fajny efekt, także no, bierzemy się do pracy, rodacy. Musimy teraz, widzowie, uzyskać jak najbardziej zbliżony kolor do tego koloru na kartonie, więc musimy troszeczkę tutaj pomieszać czerwonego z pewną ilością tego jasnego różowego. Może nie jest identyczny, ale jest podobny.
Nigdy bym nie pomyślał, że będę kiedykolwiek robił czołg, jeżeli chodzi o auto. Ale za to mogę powiedzieć, że wygląda to mega, mega fajnie. Na pewno dużo lepiej niż się spodziewałem. Także my kończymy jeszcze tylko tył i zobaczcie, jak wygląda efekt końcowy. Jestem ciekaw, jakie będą miny przechodniów. To najbardziej mnie ciekawi. Miny przechodniów, miny na drodze, na to musimy uważać. A, no tak. Tak wygląda efekt finalny, widzowie. Troszeczkę inaczej wygląda to niż na początku. Tutaj troszeczkę są elementy takie, które są takimi pewnymi niedociągnięciami, ale tak jak widzicie, boki zostały kartonowe, wleciały wlepki od maczka. No i jeszcze tutaj wkleiliśmy całą tylną klapę, żeby było najwięcej różowego. Wleciały anime dziewczynki, tutaj karton, ale został element taki, żeby Maciek widział, co się dzieje z tyłu. Jakby nic policja, nie widzę, nic nie widzę. Jakby policja włączyła koguty. No i tak to się prezentuje. Także teraz zobaczcie sobie, jak reagują na to wszystko przechodnie, bo myślę, że będzie ten samochód przyciągał tutaj wzrok. Kurde, blaszka. Mam nadzieję, że dojedziemy tak, żeby to wszystko nie odpadło, bo troszeczkę się odkleja, ale jest git. My już jesteśmy odklejeni, więc pasuje do nas. Bardzo dobra robota. No, także przed nami jeszcze jeden krok na dziś. Oglądajcie ten film, bo jest zajebisty. A to jeszcze nie połowa tego filmu. No, w sumie tak, dokładnie. Oglądajcie do końca, zostawcie suba, łapkę w górę, żebyśmy mogli więcej tworzyć takich szalonych projektów. I plus, jak dobijemy do 500 tysięcy na kanale Mateusza, to jeden z was wygra 100 tysięcy złotych. No, nie powiedziałbym. Najbardziej mi się podoba tutaj proces wsiadania do tego auta, bo są zaklejone z jednej i z drugiej strony drzwi, więc trzeba wsiadać trochę tak po chińsku. I Maciek chciał, żebym troszeczkę podriftował ręczny i... Dobra, ja jestem gotowy! Jest taki króciutki, taki malutki. To jest najlepszy czołg, jakim kiedykolwiek jeździłem. Ja pierdzielę! Nigdy tego nie robiłem, widzowie. Ale powiem wam, że mega przyjemnie się tym samochodem jedzie. Ej, mega mi się podoba taka zajaweczka. Siema! Mydełko, mydełko. Tu jest dość kamieniście. To teraz już nagraj sobie tylko tobie. Strzela, strzela, strzela. Oczywiście, że tak. Panie, jeszcze jak? Co pan sądzi o naszej konstrukcji? Dziękuję. Staraliśmy się jak mogliśmy. Tak. Dobrze. No, wow. Się komuś spodoba. Halo. Halo. No. Chwilę gadać? Jadę czołgiem aktualnie, no ale mogę. Ja pierdolę. Dobra, moi drodzy, zaczynamy teraz najlepszą część tego filmu, na którą osobiście najbardziej czekałem, czyli bitwę paintballową w miejskich warunkach. Spokojnie, panie Maćku, ja umiem się tym posługiwać. Będziemy bawili się w grę na zasadzie chowany, szukany. Aktualnie ja jestem teraz osobą, która się chowa. Mam 30 sekund na to, żeby się ukryć, a Maciek później wskakuje do czołgu i ma zadanie mnie znaleźć. Taki troszeczkę deadmatch. Teraz ja już biorę swój sprzęcior i zaczynamy rozgryweczkę. Odliczamy czas. Najważniejsze jest to, żeby tutaj odbezpieczyć broń. Dobra, strzela. Ogólnie, słuchajcie, tutaj pociski wylatują, w sensie te kuleczki, z prędkością 330 km na godzinę, więc jest dość mocno. Mam nadzieję, że nie oberwę od Maćka. Idzie, nie wiem, w głowę. Chociaż w sumie jak Maciek tutaj wjedzie, to kurde, będę na widoku. Ja nie jestem mięczakiem, nie będę się chował przed tobą, stary. Dobra. Fuck!
Łooo, bym się wydupcył, dobra. Jednak spierdzielam. Idę tutaj mocno. Idę po krzaczkach. Skąd on strzela? Łooo, przyleciała nade mną ta kulka. Zarobiste. Dawa! Ja pierdzielam! Kurwa! O! On jest tutaj już od razu! Fuck! Niedobrze. Ma nade mną przewagę, ponieważ to ja uciekam, a to on mnie goni. Teraz nie wiem, jestem na otwartej przestrzeni. Albo wyjdzie stamtąd, albo wyjdzie stąd. Muszę być cały czas czujnym. O kurwa! Ja pierdolę! Dobrze! Dobra, tak chcesz się bawić? No to się bawimy! Zaczynamy zabawę! To była dopiero rozgrzeweczka, moi drodzy. O kurwa! Aha, fuck, dostałem. Chyba pierwszy raz. O, ała! O, dostałem! Dostałem w siura! Poczekaj! O. Są jakieś straty na aucie? Nie, tylko tutaj. Jest straty na ową dziewczynkę. O, dziewczynki są. O! Tutaj mamy, patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj jeszcze jest kulka. Tu jest kulka. Przy lampie są dwie, o tutaj. O, i na przedzie tutaj. Kuleczka. Dobra, moi drodzy, zaczynamy teraz rundę drugą. Teraz ja jestem osobą, która szuka i jedziemy znaleźć pana Maćka i w niego troszeczkę tutaj pocelować. Muszę sobie odbezpieczyć maszynkę. O, uciekamy, uciekamy. Ja tu będę się posługiwał raczej autkiem. Nie będę tutaj, kurde, jak Maciek wyskakiwał z auta. Dobra, jedziemy. Przejeżdżamy teraz nad studzienką. Mam nadzieję, że nie zahaczymy o nic. Ło, kurno! O, tego to się nie spodziewałem! Zamykamy szybę! Szybciej! Szybciej! Kurna, szybciej! Dostał w kask! Dostał w kask! Dostał w kask! Dawaj! Nie widzę, gdzie strzelam! Dobra! Już! Jednak łatwiej jest chyba bez auta. Gdzie ty jesteś? Bo się boję wyjść. Podniosłem już ręce do góry! Już! Już! Już podniosłem ręce do góry! Blokuję, paintball blokuje. Przepraszam bardzo. O, uwaga, odłożyłem. Co się stało? Stary, myślałem, że to będzie lepsza taktyka jeździć w aucie. Jednak nie. Ale jak za pierwszym razem tam wyskoczyłeś i tutaj dostałem, to obsrałem gacie. W ogóle jak tam się rozpędzałem, zanim włączyłem nagrywanie, to kurna jakaś pani tak podeszła i tak nu pokazała, jak, bo chyba zaczaiła, że już ten, że już tutaj nagrywamy. A mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś przypału za to. Trzeba ją postrzelić. Tak, postrzelić. Myślę, że spokojnie można uznać, że był remis po naszej rozgrywce, ale powiem wam szczerze, widzowie, że to była jedna z fajniejszych rzeczy, jaką robiłem w życiu. I co, jeżeli byście chcieli takich więcej odcinków, no to dużo łapeczek w górę, bo wypożyczenie takiego sprzętu troszeczkę kosztuje, więc tak jak widzicie, nawet są troszeczkę straty na aucie, nie wiem. Z czy... auto też troszeczkę kosztuje. Nie wiem, czy to zejdzie wszystko. Mnie kosztuje. Ale miejmy nadzieję, że zejdzie, no i co? Co myślicie, że taki content to za darmo będzie? I zwijamy, bo Maciek już poczuł gangstera. Zablokowany. Mateusz mi zablokował, a ja nie umiem tego odblokować. Ojej. Teraz przechodzimy do kluczowego momentu w tym filmie.
Tak jak wspomniałem dosłownie przed chwilą, podczas gry w paintball jakaś pani straszyła nas wezwaniem policji. Trochę to zlekceważyliśmy i po tym jak już każdy z nas się przebrał i miał się udać w swoją stronę, stało się to. Ale ogólnie ci powiem, że wyszło moim zdaniem mega zajebiście. Tylko gdyby nie ta baba. Stary, ale zmienię sobie tylko ten kartę pamięci w GoPro i zaraz zaczniemy działać. Ale moim zdaniem mega fajnie siądzie ten filmik. Tutaj mam... O, ja pierdolę. Policja, nie rusza się, chłop! Lecę nad głową, lecę nad głową! Nie rusza się, proszę, nie rusza się. Uważaj na nogę. Ręka do tyłu! Na nogę uważaj! Zrobiłeś moje polecenia, coś to powiedziałem? Tak. Druga ręka. Uważaj na nogę. Masz coś tu sobie niebezpiecznego? Nie. Nie mam. Nie mam nic. Wszystko jest w plecaku. Plecak zostawiłem, tam rzuciłem. On się tak rozpina na taki magnes. Trzeba tak przesunąć. Zabierz plecaku. Dobra, stawaj. Gdzie masz dokumenty? Dowód osobisty. W kieszeni po lewej. To jest prawa. Dokument drugi, gdzie masz dokument? Ja mam plecaku. Plecaku. Wy chyba macie plecaku, to się panowie. Który plecak? Czarny? Czarny plecak. Możemy zostać rozkłóci, bo trochę... Jak dojedziemy? Mi tam się podoba. Zajebiście. To był twój pomysł. I co, aresztują nas za posiadanie paintballa na własny użytek? Stary, nie wiem. No to ta baba k***a zadzwoniła. No właśnie, nie odzywam. No zadzwoniła. Ty zadzwonił na 112, że się strzelamy paintballami? Wyłącz kamerę. O tak mogę. Wyłącz kamerę. Tak, tak. Nawet... Informuję cię, że jeżeli nagranie pojawi się w internecie, sprawa zostanie również zgłoszona do sądu, rozumiesz? Dobrze. O i posługiwanie się replikami. Posługiwanie się replikami oraz innymi przedmiotami, które no potrafią widać, stworzyć zagrożenie. Prawie jest jasno napisane. Tak? Czy nie? Stwarza zagrożenie? Możesz komuś zrobić krzywdę? Przypomina broń? No więc strzelaliśmy tylko do i siebie, tak zostaniecie potraktowani. Wyjaśnij sobie, to będziecie w sądzie. Nie z nami. Byliśmy na zamkniętej przestrzeni. Strzelaliśmy tam, gdzie są ludzie. Zobaczymy w sądzie, czy spotkamy się z bawą. No, o ile dożyję protestu. Ty to masz doświadczenia, jak powiedziałem. Więc wiesz, ty tutaj możesz sobie wsikać, ale ja to nie jestem zadowolony. Teraz spokojnie przejedziemy do naszego środka w PRZ. Tam zostaniecie przeszukani dokładnie, sprawdzeni, czy nie posiadacie nielegalnych substancji. Będą słynne przysiady? Rozumiem, że obaj są pełnoletni, tak? Tak, obaj tutaj mają, widzę, skończyło 18 lat. Mam pudełko, ma tutaj całkiem ciekawą kartotekę, co to widzę. Podjeżdżamy pod komendę. Zostaniecie wyprowadzeni z nami, słyszycie? Tak. Nie będziemy. Nie robicie żadnego gwałtownego ruchu. Nie zrobimy. Słuchajcie się, co do was mówimy. Słuchamy. Plecaki, wasze rzeczy tu zostają. Słyszycie, najpierw wysiadacie w pierwszej kolejności. Dobra. Później wasze rzeczy. Zapraszam do mnie. Dobra, idziemy.